Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki matematycznej chciałabym Wam pokazać dzisiaj, jak oszacować minimalną liczebność próby, która jest wymagana, aby spełnić określone warunki. Ale teraz dokładnie chodzi o minimalną liczebność próby w przypadku, gdy chcemy budować przedział ufności lub weryfikować jakąś hipotezę w ramach testów statystycznych, gdy mamy do czynienia z odsetkiem. Gdy chcemy, powiedzmy, cokolwiek badać w populacji generalnej, ale dotyczące odsetka. Chodzi o to generalnie, że mamy takie zadania jak tu. Właściciel fitness klub ma zamiar wprowadzić dodatkowe ćwiczenia gimnastyczne dla swoich klientów. W tym celu zamierza zakupić specjalne urządzenie sportowe. Na podstawie próby losowej 200 klientek tego klubu ustalono, że 160 spośród nich będzie korzystało z nowo zakupionego urządzenia. I teraz, jak liczna próba losowa klientek powinna być pobrana, aby z tym prawdopodobieństwem 95% oraz maksymalnym błędem szacunku nie przekraczającym 5% oszacować udział korzystających z nowego sprzętu wśród ogółu klientek tego klubu. Musimy na początek zauważyć, że pytanie jest, ile powinna liczyć próba losowa klientek. Więc chodzi nam o zagadnienie minimalna liczebność próby. Musimy pamiętać o tym na pewno, że te wszystkie wzory są tworzone z przedziałów ufności. To są po prostu przekształcenia statystyk, testów, powiedzmy z tych przedziałów ufności, tak żeby nie wiadomo była tylko liczebność, czyli n. Minimalna liczebność próby przy szacowaniu odsetka, musimy pamiętać, że w tym momencie sprowadza się do dwóch wzorów. Pierwszy ze wzorów wykorzystujemy, gdy znany jest wielkość tego odsetka na podstawie próby. Jeżeli wiemy, że na podstawie próby wiemy, że wśród 200 klientek 160 z nich będzie korzystało, to już mamy jakieś przypuszczenie dotyczące odsetka w populacji generalnej. Powinien on być gdzieś około 160 przez 200, czyli powinien wynosić 0,8. Gdyby w treści jednak zadania nie byłoby jasno stwierdzone, ile wynosi ten odsetek w populacji generalnej na podstawie tego, co było przypuszczone, że będzie tak samo jak w próbie, tak będzie w populacji generalnej, wówczas uznajemy, że ten odsetek w populacji generalnej jest nieznany i korzystamy z uproszczonego wzoru na liczebność próby minimalną. I którym z tych wzorów wykorzystamy? No w tym konkretnym przypadku ten pierwszy. Dlaczego? Bo w treści zadania było powiedziane, że na podstawie próby wiemy wstępnie, że na 200 jednostek 160 jest w jakiś sposób wyróżnione, czyli wartość P jest znana. U alfa, czy zarówno w tym wzorze, czy w tym wzorze, to jest wartość z rozkładu normalnego, wartość krytyczna od zadanego poziomu istotności alfa. Na oddzielnym filmie na pewno macie to u mnie omówione, co to jest u alfa i jak można to znaleźć w tablicach rozkładu normalnego. A brakuje nam tylko informacja, co to jest D. No więc wracamy do oznaczenia. Maksymalny dopuszczalny błąd w szacunku. To jest jakby takie przypuszczenie, że na maksymalnie to na 5% możemy się pomylić, albo na każdą inną, ale z treści zadania musi to jasno wynikać. Jeżeli jest powiedziane, że mamy zrobić to badanie tak, żeby było to z prawdopodobieństwem 95%, to jest wskazówka, że współczynnik ufności wynosi 95%, a maksymalny błąd szacunku to jest właśnie te nasze 5% jako D. Dlatego jeżeli wiemy, że ma być to z ufnością, z prawdopodobieństwem 95%, to oznacza, że w tym momencie poziom istotności błędu alfa wynosi 5% jako dopełnienie do 100%. I jak wiemy, przy poziomie istotności alfa 5%, wartość krytyczna z tablicy rozkładu normalnego zawsze wynosi stałą wartość 1,96.
Więc jeżeli w tym momencie stosujemy wzór w wariancie pierwszym, wiemy, że wystarczy tylko podstawić 1,96 do kwadratu 0,8 razy 1 minus 0,8 przez 0,05 do kwadratu, bo w tym zadaniu konkretnym maksymalny dopuszczalny błąd szacunku wynosi 5%. Po podstawieniu wychodzi nam jakaś wartość 245,8624. I wtedy, jak wiemy, zawsze zaokrąglamy tą minimalną liczebność w górę do całości. Czyli trzeba powiedzieć, że ta minimalna wielkość próby w tym momencie to 246 jednostek, a w tym momencie mamy do czynienia z klientkami jakiegoś w jednym z klubu, czyli to jest tyle, a tyle kobiet. Ja kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło ono minimalnej liczebności próby w przypadku, gdy znany jest rząd P, czyli szacowany odsetek na podstawie próby. Jeżeli potrzebujecie się ze mną kontaktować, możecie pisać od razu na zadania/projekty@wp.pl. Możecie też wejść na moją stronę internetową, tam zapoznać się ze szczegółami całej mojej oferty. A jeżeli tego nie potrzebujecie, to po prostu korzystajcie z całej udostępnionej przeze mnie wiedzy. Lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Wszystko jest posegregowane i poukładane. Zapraszam do nauki.